Siema, jestem Bizonej, a to jest Dziedzictwo Hogwartu. Ja jestem koło takiego miejsca, które skrywa starożytną magię w sobie. Gdzie to jest? O, tutaj, dobra, dawaj. Badaj! Okej, tam coś się znajduje. Dawaj, wskakuj. Jop! O, jest tutaj, widzę jedno. Pewnie, no, nie bez powodu tutaj jestem w tym miejscu. Pojawią się tutaj infernusy czy coś? No dobra, tutaj jest tak, a ja mogę to wszystko powyciągać. Tylko czy to ma sens w ogóle? To coś sobie powyciągałem tam, to... Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens to wyciąganie? Nie. Czy to było zamknięte? Nie mam pojęcia. To jest skrzynka, ja tu już byłem kiedyś. Tu już byłem kiedyś i coś tutaj robiłem. Też się mogę rzucać takimi rzeczami, ale nawet nie muszę nimi rzucać, bo nikogo tutaj nie ma. A, tutaj jeszcze jest, no prawie pominąłem, ekstra. Odkryć więcej tętniących źródeł starożytnej magii i ukończyć ich wyzwania, by zwiększyć pewnie zwiększyć pasek, co? Znając życie. Trzeba rozpoznać, co tutaj można zrobić. To jest jakaś łamigłówka Merlina, więc bang, bang. Dostałem też parę nowych misji pobocznych pod koniec odcinka. Wszyscy się zebrali, dosłownie wszyscy. Zaczęli gadać mi, pomóż mi zrobić klasówkę, o to, tamto, siamto. Misje i to mam dwie misje główne. Spotka się z Sebastianem Feldcroft, on chce się spotkać, żeby pójść razem do siostry. Odwiedź Smyka z Krzat, o, to jest to misja, która da mi... O, aż mi się zakręciło w głowie. Da mi właśnie magiczny wzór wyczarowania, dzięki czemu będę mógł sobie wkładać jakieś tam ulepszenia do moich ciuchów. To jest ważne zadanie, trzeba będzie pomyśleć, żeby zrobić, ale nie w tym odcinku. W tym odcinku zajmuję się sprawdzaniem, co tam się dzieje na mapie. Zwiększają może mojej starożytnej magii czy coś. Może poszukam księżyców w tym odcinku. Porozmawiam z Adelaidą Oaks. Adelaida Oaks chyba o kogoś się martwi. Może z nią porozmawiać. Może bym to porobił. Trzeba trochę porobić tego, bo łamigłówki Merlina pomagają mi zwiększyć pojemność mojego ekwipunku, co się przydaje, no nie ma co się oszukiwać. Strasznie dużo tego złomu wyskakuje. Nie zawsze jest to dobry złom, więc trzeba go zbierać i zbierać, a nie chcę no stop latać do tego, do sprzedawcy co chwilę. Tak, to mógłbym sobie jakoś to ogarnąć, co to jest? No nie mam w to uderzyć, tak mi się wydaje przynajmniej. Levioso. Confringo raczej odpada, może po prostu wespnę się? Nie mogę, okej. Okay. Nie wiem, Flipendo? Akio nie działa. No to Flipendo. Okej. Okay. Tylko co teraz? Aha. Tylko mogę Flipendo dawać, ale na przykład dobra. Tutaj mam harfę. O. To tyle? Nie. Kurde, nie rób se jaj. Co to jest za... Co to jest? Aha. Wow! Chryste, jak się wystraszyłem. Okej, udało się. A to jeszcze te dwa pozostałe. Dawaj na dół. A tutaj się trzyma, dziwne. O! Ło? Udało się, ale jaja, kompletnie na jolo to robiłem. No dobra, patrzcie kurde koledzy, kto przyszedł. No ja w sumie, Flipendo. Levioso, albo szczerze Akio. No stary, czemu ty nie latasz ze swoim kolegą? O, bam. Tak. Wiesz co, ty mi możesz zapłać za to, że ile razy was pokonam bez mrugnięcia okiem. Levios. Tak, widziałeś moją magię. No to po raz ostatni. Do widzenia. O. Yeah, rozwalone. No dobra, panie ptaku. Ty kim jesteś? Feniks? Jesteś Feniksem? Co się tak stało? Co się dzieje, ptaku? Przenika przez ciebie. Jesteś duchem? Możliwe. Dobra, panie Flipen. Co, rozwiązałem to? Nie. Nie rozwiązałem tego. Co ty, kurde? Stój. Kurde, bo przerąbałem się. O, i teraz. I teraz tutaj. Bang. Tak to się... Jezus Maria, ta animacja. Mogłoby jej nie być. Ciągle to samo.
Dobrze, nie może po prostu, nie mogę dostać po prostu expa i tyle. Niech się w drugiej części poprawią. Jak cały czas... O, tam jest jeszcze jedno? Ej, ja przegapiłem jedno. Dawaj. Nie, tutaj. Bam. A, tutaj jest wir. No dobra. Lądowanie jest jak najbardziej w tym miejscu wskazane, ok? Więc nie mów mi, że nie mogę lądować. O, właśnie, że mogę. Dobra, czyli tędy, co? Ja tutaj nie byłem? Jakoś to mi się wydaje, bym tutaj już kiedyś był gdzieś, coś takiego. Ale jak widać, jednak nie. Na pewno mi tutaj nie było? Wezmę sobie Akio. Dziękuję, ale wystarczy mi tylko jedno. Boom! Confringo. Czyli jednak tutaj nie byłem. Obecnie nic nie śledzisz. Śledzę moją skrzynię. Może być? Tyle wystarczy ci, gro? Oby tak. Szukaj. Coś tu mi plumka. Dobra, ale co dodaję? Coś ciekawego? Czy to jest po prostu takie dziadostwo? A tutaj jest 62. Aha. No dobra, no to trzeba będzie poczekać do 23 poziomu. Dobra, wszystko jasne. No to jeszcze troszeczkę mi zostało. Powinienem zdobyć ten poziom w Trymiga. Wiem, że tu maksymalny poziom w tej grze jest 40. Dobra, ja sobie bym tutaj wylądował. Tak po cichutku, jak się tylko da. Siusz now. To jest popiełek jeden. Tylko jakim sposób miałbym się tam do niego, do niej dostać? Nie mam pojęcia. Spróbowałbym na przykład z tej strony podejść. Ale tam też jest następny. No dobra. Kurde stary, żeś się ustawił. To specjalnie jest, co? To specjalnie jest, żeby mnie znerwować. Wypadam stąd. To się oznaczone jest jako zrobione. Czemu ja to nie zauważyłem? Nie wiem. Dawaj, następne. Co to jest? Tutaj coś jest takiego. Co to jest? O, tylko że tędy pewnie nie przeskoczy, co? O, oczywiście, że nie. Kurde stary, weź się opamiętaj. Ja tutaj byłem? Nie, no to jest kompletnie pierwszy raz to miejsce. Chwila. To jest dobre miejsce? To jest złe miejsce? To się... No to jest dobre miejsce, nie? Wiadomo, tylko że pytanie jest numer dwa. Czy ja tutaj byłem, ale jak widać nie byłem. No dawaj, no wskakuj tam, wiem, że się bagujesz. Tam nie przesadzaj. Na górze są przeciwnicy, albo na dole? Zaraz się zobaczy. Chyba cyk... A nie, po prostu to jest skrzynka. Coś, odzienie święta Samhain? Odzienie święta Samhain. Jezus Maria. Odzienie święta Samhain. No to pokaż, jak to wygląda, to odzienie. Ja taki majtek wyglądam. Zwiększono moc, zwiększono pojemność twojego licznika starożytnej magii. Okej, okay, czyli więcej trzeba szukać. Trzeba zwiększać licznik starożytnej magii, bo to jest zarąbista magia. Trzeba szukać tego. Chyba, tu jest gdzieś... Stój. Revelio. O, proszę bardzo, i skrzynki są. Dzień dobry. Dziękuję. Uuu, niezidentyfikowany przedmiot złoty. Legendarny bardziej bym powiedział. Bo teraz tam wbijam. Boom! Teraz większość z tych... Nie, ty nie jesteś, kurde. Ty jesteś jeszcze nieodporny na moje ataki. Tym razem nie da wam się obić jak frajer. Nie ma takiej opcji. Expelliarmus, masz takie cięcie, stary. Moje cięcie lepsze niż u fryzjera. A teraz ty dostaniesz, kurde, strzała. I dostanie jeszcze inni, bo też leci do innych parę pocisków. Incendio. Wow, incendio i załatwieni wszyscy. No, tam było ich więcej w tej misji głównej, ale... I tak dałem ciała wtedy. Dosyć często mnie gasili. Jest to coś? Jakieś składniki? O, tam są, ale... Ja tutaj mam skrzynkę. Bądź nie wiem co, ale to wygląda dosłownie... Ła. No i... Ła, co mnie bijesz? A potrzebuję Lumosa, bo inaczej mnie te pnącza załatwią. Jak w 67, tak, pamiętam, jak byłem... O, Lumos. Jak byłem Lumos, to wtedy to wszystko jasne. A, wbijaj do środka. Ja liczyłem na troszeczkę ciekawsze rzeczy, a tutaj trzeba przepływać. Czemu ta gra działa, ten zachowuje się jakby była wyszła 15 lat temu? Nie rozumiem. Następny legendarny przedmiot. Pewnie jakieś skarpetki dziurawe. Ale kurde, słynnego rycerza, więc to są, jakby to powiedzieć, no legendarne. A, no dawaj, Merlin Trial. A tam jest coś, co chcę rozbić. Znaczy, bam, bam, bam i bam. No i elegancko. Co tu trzeba zrobić? No, mogę porozwalać więcej kamieni księżycowych. Aha, kulki poznajdować. Nie, co tu się dzieje? A, Ripero chyba. O, właśnie. Trzeba te słotem ułożyć. Ale fajne. Ripero. Nie Lumos, Ripero. Ripero Veto. Dobra.
I tam coś jeszcze jest. Nie, tam już jest utygowane. Dobra, spokojnie. Gdzie tu jeszcze jest jedna? O, tam jest. No to... Ripero! Lubię to zaklęcie, lubię to zaklęcie. Podoba mi się, jak to wszystko się odnawia. Fajne to jest. To trzeba przyznać. Jest tu więcej tych kamieni? O! Grzyby! A mogę to rozwalić z płotem? Nie. Znaczy pewnie bym mógł, ale po co? Jep! Pająki. No to wbijam do środka na coś. Ja się nie boję. Lumos. Pewnie okaże się, że tutaj jest skrzynka na końcu. Chociaż? Confringo! Aha. No dobra, jakieś urozmaicenie, przynajmniej były kill-offy. Boże, jak to wszystko wygląda tak samo. Serio? Ta gra tyle sprzedała kopii i jedyne co tu potrafili twórcy wsadzić to to samo. W każdej jaskini jest to samo. Jeden korytarz, który prowadzi do... Ach, masakra. Pominąłem, a ja się rozpędziłem już do jaskini. Dawaj. I teraz powinno być wszystko git. O, uwaga. I oczywiście moja ulubiona kastrzenka. O Boże, te filary. O Boże, jak to wygląda świetnie. Nie powiedział nikt nigdy, widząc tą animację, tą kastrzenkę, widząc po raz 95. Ja potrzebuję motylów. Motyle widzę, że tam. Okej. Okay. Ej, dobra, za motylami lecę. Ale ładnie to wygląda. Takie kurde. Dawajcie swoje skrzydełka. Będzie na mikstury. Dawaj, bam. I jeszcze bam. Bo je zgubię zaraz. Patrzę się na boki, zamiast patrzeć na te całe motyle, które doprowadzą mnie do skarbu, więc to ma sens. No dawaj, one się mienią po prostu. One są pomarańczowe, za chwilę są niebieskie. Pięknie. No i to jest to? Aha, do przeciwników mnie... Co tu się dzieje? Mroczny wilk! Expelliarmus i kurde masz Confringo. I jeszcze ciosa masz. Ale go załatwiłem. No dobra, ale tutaj? Gdzie mnie prowadzisz? Revelio. A, o, okej. Okay. Totemy. Wow, będzie ten Uga Buga Elef. Dosyć niepokojące jest tutaj. O, wilki. No dobra. Wow, stary, to jest niebezpieczne. O ty kurde gnido. Confringo. Nie widzę kompletnie, co się dzieje właściwie wokół mnie, a ja spadam gdzieś na samo dno. Nic tu nie widzę. Tylko widzę, jak mnie atakują psy. No i spadłeś. Okej, załatwiony. Ej, stary, ja cię nie popuszczę. Ja nie odpuszczę ci. Gdzieś ty poleciał? Ej! A, zginął. No miałem użyć, kurde, miotły, jak spadam, nie? Żeby było kozacko. Ale nie pykło. Gdzieś to jest chyba wilk, tak? Tutaj jest wilk. No i gdzie się chowiesz? Myślisz, czy nie znajdę? Stary, potrzebuję twojej skóry. Skóry daje fury. Damaj, Lumos. Ja pierdzielę. Dobra, a tutaj w ogóle było dużo różnych rzeczy niebieskich. Ale to chyba było związane z tym właśnie miejscem. Magia mycią mnie. No nie chcę nic mówić, ale... O, dama tutaj wejść. No i podoba mi się to. Rąbudę tutaj. Nie! No tutaj chcę. O, właśnie tak. Lumos. Dawaj, spadaj! Okay, pojawiło się tam, ale się nie pojawiają przeciwnicy, więc dla mnie bombka. Wejdź. Wejdź? To było dosyć dziwne. Lumos. Ale nie rozumiem, co to za jakieś teleportacyjny. Okej. Okay. Ja pierdzielę, żabsko mnie wcina. Ale jaja. Lumos. Lumos. Olbrzymia purpurowa ropucha, ale czy one cokolwiek robią mi? Uciekają. A, to są zwierzątka, które mogę pewnie adoptować i tak dalej. Jasne, jasne. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest, co to jest? Aha, to jest ta magia, która mi pomaga robić różne rzeczy. Dobra, skakuję tutaj. Skakuję tutaj. Ja tutaj nie byłem w ogóle? Nie, to jest kompletnie jakieś takie ślepy zaułek, żabo. Gdzieś ty mnie połknęła. Weź mnie tutaj. Wystaw słotem, wypluj mnie tam. O, skrzynia. What? To jest kompletnie inne miejsce. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Lumos. Lumos. Tu w ogóle są jeszcze dwie żaby.
Jestem ślepy i tego nie widziałem? To nie ta. Pewnie po prostu tego nie widziałem. A, to było to jak zjechałem, to nie. Z powrotem. No myślę, są dwie żaby obok, więc bym sobie je wypróbował. O, skrzynka! Ja też jej nie widziałem wcześniej? O Boże, coraz... Coraz gorzej ze mną? Nie, nie jest ze mną gorzej. Po prostu jestem w kompletnie innym miejscu. Co tu się dzieje właściwie? Wlazłem tędy. No to jeszcze są dwie żaby. Wejdź. Okej. Okay. Lumos. Nie, chwila. Ja tu już byłem. Chwila. Dobra, gdzie są te pierdy magiczne? To jest bardzo dobre pytanie. Tak bardzo dobre pytanie, że aż jestem w szoku. Dawaj, ten worek mogę zebrać nawet bez schodzenia z tego. No ale, o, dobra. Celtycki błyszczący szal. Ja myślałem, że szczał. To byłem w tej żabie już? To brzmi dziwnie i lepiej nie będę kontynuował tego. To tyle? Tam poprzednio były trzy te pierdy do zebrania. Zwiększ ślady starożytnej magii. No, proszę bardzo, zwiększyłem. Myślę, są tu jakieś jeszcze skrzynki, które mógłbym sobie oblutować? Czy nie za bardzo? Mogę sobie w te żaby wskakiwać, ale bez sensu. Skoro już je obklepałem, no to... To są wrogowie? Chyba raczej nie, bo już by mi się pokazało ten cały znaczek. Nie Expelliarmus, Lumos i o, zbieraj. No to potrzebuję przyciągnąć do siebie, więc sobie to wezmę zamiast Reapero. Założę się, że na przykład nie będę musiał tego robić. Lumos i on powie... A myślałem, że znowu powie... O, muszę uważać, bo jest tutaj dosyć niebezpiecznie. Szkoda tylko, że idę kawałek drogi i to tyle w temacie, jeśli chodzi o tą miejscówkę. O! Okej. Okay. Następna zagadka. A czy jedno się nie świeci, nie? A to raczej nie o to chodzi. Czemu się nie świecisz? O, Fringo. Okej. Okay. Biorę to. Dwukolorowa peleryna domów. A tam co jest? Tam da się jakoś dostać? Tam coś jest ciekawego? Nie no, jakby było coś ciekawego, to w sumie bym widział przez ściany, więc... Miałem robić jakieś misje poboczne, ale... Że trzeba się też wzmocnić, tak? To jest część gry, zwiedzanie i tak dalej. Niosę się może wyżej. A, drzewa! Nie chcę spaść z takiej wysokości, aczy bym nie przeżył. No chyba, że jakoś bym się obronił przed upadkiem. Ale coś czuję, że mogłoby być ciężko. A bardziej już, chyba, że ogarnąłem po prostu jakoś tak samo przyszło z siebie, że ogarnąłem latania tym miotle. Nie jest to nadal idealne dla mnie, nie? Ale nie ogarniam, jak tutaj działa to wszystko, ale... Chyba, że to jakoś wyłączyli. Jakieś plumki słychać? To się wali bąka pod jakimś tym... Pod wodą. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, co to jest? Szlak! Co tu się... Aha. W ogóle niewidzialna ściana. A tak, niewidzialna ściana, ponieważ stoję w pajęczynie. No, spal tą pajęczynę i zabierz mi 10 FPS-ów. Wow, wow! Won, won, won! Ła, zabiją mnie te małe gówna! Ja pierdzielę! Gień ty mały pokrako! Jesus! O Boże, jak tu ich jest! Takich małych pewnie gówien, żeby mnie kurde skakały mi na twarze normalnie jak te. Twarze łapy. O, i tak wyglądają jak te twarze łapy. Aż mi trochę ciary przeszły. A zumrę? Co mnie rąbło? To są przeciwnicy? Tam jest jeden. Kurde, zaś ci upoluje jak snajper. Leżysz. Tu jest więcej ich. Kokony jeszcze jakieś. Rozwal to, wbijam na chatę im. Dzień dobry. Chcesz spłonąć? Boom. Aha, dupa jasna. Gniazda są pełne. Sprzedaj lub wyrzuć. Stary, nie interesuje mnie gniazdo. Tylko interesuje mnie, żeby rozwalić te kokony. Dobra. Odblokuj to. Pokaż, co tutaj się znajduje. O, tam jest jedno, to... Jeb, kurde! A. Czemu nie mogę tego wziąć? O, teraz mogę? Teraz mogę, idealnie. O, tam jest jeden pan pomykacz kolczasty. O, ty kurde mały! A, nie ma! Bom, pomykacz kolczasty. Czemu jesteś taki twardy? Aha. Wykonaj pająki, stary, jeśli skończyło się tu jeszcze, to jest ich mnóstwo! Mnóstwo pająków jest tutaj. Zbyt wielu jak na moje ten? Nie wiem. Dawaj. To jest taki łatwiejszy, czyli ten pomykacz jest trudniejszy, tak? A to wygląda. Boom. Załatwiony.
Idzie w plecy mi robi? No, myślałem. Mogę sobie tutaj pozbierać. Do góry, do góry. Dawaj, dawaj, wskakuj. Cyk. To tam jeszcze widzę, tam na górze jest jakaś magia. Okej, koło skrzynki. No wiem, że widziało lepsze miejsca. To jest jakaś skrzynka, to sobie podlecę do niej, dawaj. Panie bohaterze. Ale mogę nawet bez schodzenia z tego robić. Aha, nie ma miejsca. Kurde, nie żartuj sobie. No i właśnie o tym mówię, że potrzeba tych łamigłówek zrobić. Nie mało. Żeby potem móc sobie spokojnie... Ha, a tutaj pewnie Reaper albo rozwalenie w cał... Nie, po prostu mogę to się stegować. O, dobra. Too hard? Jeszcze chciałbym jedną tą sztukę zdobyć, w sensie starożytną magią się zająć jeszcze raz. Znaleźć miejscówkę ze starożytną magią. O, to chciałem powiedzieć. Co to jest? 60. No to kurde, wywalam to. Zniszcz. No do widzenia. Chyba będę musiał się cofnąć i sprzedać rzeczy i z powrotem tutaj wrócić. No dobra, do góry. Obróć to, o, elegancko, co to jest? A, rustykalny czepek nocny. I przy okazji jeszcze bym sobie znalazł... O, tutaj na dole jest coś. Dawaj. Pozbieram sobie i w następnym odcinku właśnie tutaj przyjdę i będę robił. Żeby za szybko nie przerąbać się przez tą grę, bo nie za dużo mi misji zostało. Dobra, ale... Pajonki. Czemu to nie... O Boże, matrona? No to zaczynamy. Boom! Pompekacz kolczasty. Ty dziadu. Confringo. Matrona tam jest ogólnie gdzieś. Zbieraj. Matrono, gdzie jesteś? Myślisz, że sobie możesz tak kurde robić takie rzeczy? To jest pomykacz. Gdzie jest matrona? A jest, oczywiście, że jest. Bije flaszkę. Boom. No co ty robisz, gościu? To jest niesprawiedliwe troszeczkę. Atakujesz mnie, nawet nie wiem, gdzie jesteś. O, i załatwiony. Teraz matrona przyszła. Bliżej się nie dało, babo? I załatwiona. O. Co drzesz się, kurde, bele? Dobra, czemu to jest jakaś misja poboczna? Jak ją zebrać? Ona się pojawia w jakimś tam w ciągu dnia? No to trochę lipa, bo skoro mi się pojawiła na mapie, to powinna być opcja też. Okej, jest tu dosyć niebezpiecznie. To pewnie coś z tą misją jest związane, nie? Może powinienem stąd jakoś wylecieć, czy coś? Czemu ta gra mi to robi? Kazała mi tutaj przyjść, ogólnie to miejsce wygląda strasznie. Ale sobie... W ogóle mogę stąd wylecieć? Mogę stąd wylecieć. No i przyleciałem tutaj po to, żeby się okazało, że kurde, więcej tu jest pająków? Jadowite młode! Bam! Jeszcze gdzieś są jadowite młode? Oh yeah, rozwalony zanim jeszcze tknął. No, ten to akurat jest jadowity pomykacz i to zaraz zginie. Aha, po prostu zginął. Został kryta i tyle. No, dawaj. Przy okazji sobie pajęczy kieł na farmie. A gdzie jesteś jeszcze, kolego? O, co to jest? To chyba ten jadowity kieł jest, albo matrona. Wybierz z dwóch. Ani jedno, ani drugi nie jest lepszy. Jadowita matrona! Nice! Matrono, zmieścisz się tutaj? Chyba jesteś zbyt gruba, żeby się zmieścić. O kurde! Cofaj! O, lubisz jak cię cisną, co? O, dostała strzała. Dobra, chwilę. Może ten cały to sobie wywalę i sobie na przykład to wezmę na dół. Boom, Defindo! I Defindo! Defindo finito! O kurde. Więcej ich tutaj jest, więcej... O Boże, za żubrę. Umrę zaraz! Stary, co ty wyprawiasz? Za mną jest takie małe gówno, które będzie mnie bić teraz. No ty kurde, dziadu. Gień. Piję. Mogę... To piję. Takie są zasady mniej więcej. Alkoholizmu. Mogę? To piję. Co z tym zadaniem w ogóle? Piskle kolczaste. No a mam to gdzieś. Pa-pa-pa-pa-pi-pa-pa-pa-ropo. Załatwione. Co to w ogóle za miejsce jest? To jest pełne pająków miejsce. Ale dobra. Spłonęły? Chyba tak. Nie, nie do końca.
Teraz rozwalone? Nawet nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Łażę i nie wiem, gdzie ja jestem. Odszedłem od tamtego miejsca. Jak się zaloguję z powrotem, to się to wszystko... Jeżeli bym skończył tutaj odcinek i bym się zalogował, to te wszystkie pająki, one się z powrotem tutaj pojawią. Co to w ogóle jest? To jest jak nic nawiązanie do Harry'ego Pottera. Co tam? Przejdziesz? Ale by był ja, jak gdyby przeszedł. Patrz. BUM! Stary, co ty żeś myślał? Czy dam się załatwić? Żałosne. No, też nie lubię ich 5000 oka. O, rozwalone. O, jak mi nie przykro. Gdzie ja w ogóle jestem? Co to jest w ogóle za... O Boże, tam ich jest mnóstwo, co? No to czemu by tam nie iść? Trzeba się troszeczkę z nimi pobawić. Mam jeszcze troszeczkę Maksimy. Co tu się właściwie dzieje? Przepraszam. Ktoś coś może dostać? Boom, strzała. Nie. Ja bym sobie może wziął teraz to, bo dużo jest ich tutaj w ten sposób. Dobra, to sobie bym wziął. Lebioso i dostaniesz strzała od razu. Bam. Jeszcze jest jakiś? Nie wiem. Nie to! Na spokojnie. Chwila. Ale ja mam jeszcze to. Ja mam tutaj więcej rzeczy, niż by mi się wydawało do tego, żeby móc ich trzasnąć. Proszę bardzo. Chodź, stary. O, Glacius. Wspominam, że przecież ja to chodzi o to, żeby używać tych żółtych zaklęć. Ja mam ich sporo! Stary, oż... O kurde, mi zarąbał. Stary, widziałem, kurde, siebie za 5000 lat później. Teraz zginę. Pito! Dobra, wypił. Boom. O, i kurde, stary... Ja też zaraz umrę. Zużyję... Zabrałeś mi fraga, ty łajzo! Nie wiem, dostałbym pewnie fajnego expa, a gości mi to zabrał. Stary, za ksucie się płaci. Coś ty myślał? Że możesz tak bez żadnego tego problemu mnie ograbić z mojego fraga? Stary. No to gdzieś, że wy się z nim biliście pół godziny? Mam to gdzieś. To było chyba jakieś miejsce dla kłusowników, już nie wiem. To było to chyba. Mały obóz bandytów, to chyba jest to. Tylko gdzieś go zgubiłem, ten obóz. Więc go może przeskanuję, żeby może oblutować go? Gdzie to jest? Ten obóz. Aha, żebym się nie odnalazł czasem w tych 50 tysiącznych ilościach ikon. Co to jest? Mroczny wilk, stary. Możesz próbować. A nie ma miejsca. No to trzeba wracać. Trzeba wracać i to wszystko posprzedawać. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. O Boże, myślałem, że aktywuję misję główną przez przypadek. O, dobra. Niech se gościu będzie na razie tutaj. To dawaj, twórz. O, tu sobie poustawiam teraz. To potrzebuję 6. Sobie tutaj ustawię jeszcze. Raz. Dawaj. 2. To już będą 4 razem. Przyszedłem tutaj sobie zidentyfikować przedmioty, ale rozpoczęła się misja na szczęście. Mogę ją aktywować w następnym odcinku. 4, 5, to jeszcze 6. Cyk, dawaj. Sobie uzupełnię moje eliksiry. Dawaj, cyk, zbierz. Zbierz. Nie, zbierz.
Zbierz, jak już kurde musisz tworzyć cokolwiek, to weź eliksir Maxima, bo się przydaje. Ja co prawda trochę z niego źle korzystam, bo marnuję na jakichś takich frajerów. Chociaż ten akurat ten troll, który był tam w lesie, to akurat był potrzebny, żeby było potrzebne, żeby go szybko załatwić, bo był potężny. Za potężny. Okej, czyli to jest tak, no to może eliksir skupienia też nie mogę robić. No dobra, tego nie mogę też robić, tego też nie. No to cóż, nie wytworzył eliksiru na niewidzialność, bo mi za bardzo nie jest potrzebny. Eliksir wiganowy, cyk. No i elegancko. Będą się pozdrowiać więcej tych składników. To sobie jeszcze zidentyfikuję tutaj te rzeczy. Myślałem, że kurde, no będę musiał robić misję główną. Dobrze, że się myliłem. Dawaj. Dostałem dwie legendarne, jedną fioletową rzecz. Większe obrażenia zadawane przez Defindo. A to Petrificus Totalus, to nie wiem. Muszę o tym pomyśleć, co jest lepsze. Czy Petrificus Totalus, czy nie. Zmniejsza obrażenia zadawane przez Inferiusy. Zwiększa obrażenia zadawane przez Crucio. What? Zwiększa zadawane obrażenia. To na 23 poziom. Okej. Okay. To by było to dobre. No w sumie jak mam teraz nic, to zwiększenie, zmniejsza obrażenia przez Infernusy, to się na pewno przyda. Dobra, cyk. To sobie oczywiście wywalę całkowicie, albo nie, wezmę sobie to. I teraz tutaj, tu mam 0, nie mam nic, tutaj też nic, może tutaj, też nic. Jest lepsze, ale dopiero na 23 poziom, więc szkoda. No dobra, czyli wszystko ogarnięte, wszystko załatwione, mogę ruszać dalej, ale nie, jeszcze wyzwania. Jeszcze chciałbym jedną tą miejscówkę sobie ogarnąć. O, to jeszcze zostało, aha. Czyli to jeszcze 5 jest potrzebnych. Zaraz się zwiększyło, jak to sobie wziąłem? Dawaj. Teraz potrzebuję jeszcze 5 już. O, zwiększyło się o jeden pasek. Fajnie. No i elegancko. Smykowi. Smyk sobie poczeka. Dolecę sobie tutaj i zobaczę, jak z tym trollem będzie się... Czy da radę wygrać, czy nie za bardzo. W sumie, czemu by nie? To zawsze jest jakaś taka fajna rzecz. O Boże, jest troll. O mój Boże. I to kurde, jakiś taki potężny troll. O Boże! Zabił mnie prawie. Pokrywa ciało. Dawaj. Ło. Spokojnie, stary. Wyluzuj. Przemyślmy to. Ok? Sobie razu wezmę może to na wszelki wypadek. A wiesz co? Patrz. Bam. I jeszcze. One less foul hulking brute. Tak, jestem w szoku, co tu się stało. Ja myślałem, że on tego... Okej. Smarki Trolla 6. To było marnowanie, ale mogę sobie pójść na przykład gdzieś, na przykład do tego, do tej klasy z roślinami u pani Garlic i tam sobie nabijać starożytną magię. Więc to się wszystko poodnawia, nawet nie ma problemu. Ale żebym szybko rozwalił tego drania, ja pierdzielę. Szary strój poszukiwacza przygód. Stary, szary strój poszukiwacza przygód. Widziałeś, jak ja rozwaliłem szybko tego... No i to jest starożytna magia, no i to jest to. Dwa paski, znaczy dwa te takie kwadraciki, prostokąciki. I po ptokach. Przeciwnicy! Czarownik. No to patrz, bąks. Ty masz przerąbany, stary. Co ty żeś zrobił? Nie ciajdzi dziadzia, tylko gin. Dobra, dostałeś. O kurde, zły przycisk. Nie to chciałem. Nie to chciałem. A bez asia, shut the fuck up. Dobra, on używa żółtego i czerwonego, dobra. To więc sobie bym wziął tego typa i wziąłbym lewios. Dobra. Expelliarmus? Stary, nawet nie używam Expelliarmus. Co ty w ogóle do mnie... Nie trafiłem! Czemu? Trafiłem, kurde, ścianę. O Boże, gro. No i dostał. Wow! O, chodź, babo. Babo? Nie mam pojęcia, czy to jest baba. Czy to jest, kurde, udawana baba. Lewiosa. Boom. Jeszcze raz. Jeszcze jeden raz i dwa. I boom, i boom. O, zaraz umrę. Więc się uleczę. No kurde, tym czerwonym trawno.
O, byłem szybszy. Może... No, dawaj. Tak, a teraz co? Może twoje nieudacznictwo, co? Boom. Jeszcze stary, nie skończyłem z tobą. Boom. Co myśleliście, że tym razem się da? Ło, da, bedapczap. A ty masz, kurde, budapren. Bam. Dziękuję bardzo za imprezę. Dokładnie. Ja się z nimi tam bawię, kombinuję, a oni co? Biją mnie do ostatniego. Tak się nie bawimy. Czas zrobić to jeszcze. Oho! Bierz. Widzę, że tam chyba trzeba będzie szukać tych całych... świerszczy, co? To mi się wydaje. O, widzę już. No to chodź. Dobra, to sobie wezmę tą. To, cyk, dawaj. Chodź. Aha, już to po prostu muszę jakoś roz... O, tak, właśnie tak. Chodź, Lumos. Gdzie jest jakieś pierwsze? Cyk. No co ty robisz? No ładuj. O, dziękuję bardzo. Ojejku, wiem, że mógłbym wycelować, ale jednak próbuję inaczej. Dawaj, chodź. Tam jest... nie, chwila. Tutaj jest jeden kamień, dobra. On coś u góry wisi. To była pułapka, którą mogłem zastosować tamtych typów, tak? Coś tak czuję, że pewnie... nie. Nie wiem, na kogo ta pułapka była, ale już się nie przyda na nic, bo nawet nie chce działać tak, jak powinna. Ale cóż. Wezmę sobie zbiorę tę sakiewkę. Tutaj sobie cyknę. Nie to, Kofringo. Lumos, właśnie tak. Właśnie to jest to zaklęcie, którego masz użyć, stary. I cyk. No, no załaduj. O. No dobra, obejrzę tą, znowu tą niesamowitą cutscenkę po raz 96, albo 7, albo 8, albo 9. Ale pięknie. W końcu mam więcej miejsca w ekwipunku. No i się udało. No i zarąbiście. Wielkie kaczki. Słyszałem coś takiego ciężkiego tutaj. A to może te ptaki. No dobra, dzięki bardzo za oglądanie, zobaczymy w następnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. W następnym odcinku myślę, że rozpocznę misję dla Smyka i zdobędę w końcu może jakieś zwierzątki i będę mógł ulepszać, wkładać moje ulepszenia do ubrań, czy tam do ciuchów, jak zwał, będę mógł je w końcu ulepszać. Także do zobaczenia następnego, no i siema.